przodu! Czas na ubaw. Ale wypadł! Wygląda bosko, a to nie koniec. Samochód, który wyrywa z gaci człowieka. Kotos. Dobra, kasa jak? Jak? Jak nowy. Dobijamy kargo. Panie i panowie. Naładowani pozytywnymi emocjami. Wiosna w TVN Turbo. Dzień dobry, dzień dobry. Już dziś po raz ostatni mówię wam dzień dobry, widzowie, na YouTubie TVN Turbo i na Facebooku TVN Turbo, ale wam, droga publiczności, tutaj w halach targów w Poznaniu nie ostatni raz mówię dzień dobry, bo jeszcze dzisiaj spędzimy tutaj bardzo dużo czasu. Powiedzcie mi, czy słońce dalej praży niemal tak jak w lecie, bo ja to nie mam czasu, żeby stąd wyjść. Tak? Jest ciepło? Jak w czerwcu? Jak w lipcu? Nie, ale prawie, okej. Okay. Bo wiecie, gdzie jest najgoręcej. Najgoręcej jest właśnie w strefie TVN Turbo, bo tutaj są naprawdę prawdziwe emocje. Tutaj od lat nie zmienia się nic. I za chwilę pojawi się tutaj gość, który z tą stacją, z TVN Turbo, związany jest od samego początku, czyli pracuje tutaj, uwaga, ponad 20 lat. Kto to taki? Zapewne najwięksi fani już się domyślają. A my zobaczmy. Stado koni mechanicznych. Żeby nie był smugowaty. Smugowatych nie lubimy. Te koniki będą dawać radę. A wśród nich... No i tadam. Taki rumak. Nie. Bo w starym odcinku jest kolorek biały. No to co? No to wio. Mamy tu lekką wibrę. No to stary, jeszcze napęd na 4 koła. Czekamy na furmankę i pędzimy dalej. Ulala, a to się zadziało teraz. Jak mawiają Włosi po francusku, wszystko gra, foie gras. Nowy sezon. Zakup kontrolowany. W niedzielę o 13 w TVN Turbo. Tak właśnie, to nie kto inny, czyli Adam Kornacki. Zróbcie dla niego wielki hałas, wystawcie dłoni i czekajcie na piątkę, którą z nim przybijecie. Cześć Adamie, cześć. Proszę bardzo, tu jest twój mikrofon albo ten, który sobie tylko wolisz. Ja zawsze lubię centralnie. O, to ten nie działa, widzisz? Działa? Nie, już działa. Już działa. Okej, to co, witamy się z publicznością. Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry. O Boże, ale was jest dużo. Strasznie miło was widzieć. Wszystkich, everyone and everybody, jak mawiają Anglicy. Jak mogliście... Ciebie też. Cześć. Jak mogliście zauważyć albo też usłyszeć, Adam doskonale znał tekst tej piosenki, ponieważ jest to jeden z kawałków jego zespołu, w którym chciał śpiewać, ale lepiej gra na perkusji niż śpiewa, więc tak. Zajął się perkusją. Zespół Nitoa, a kawałek? Beton. Zawsze od niego zaczynamy koncert, tam się taki bas zaczyna. Beton? Didim, beton. Ja też się drę trochę, bo zawsze chciałem być frontmanem w zespole, ale zawsze grzęznę w sekcji rytmicznej, niestety. Dlatego być może pracuję w telewizji, żeby jednak te pierwsze skrzypce czasami gdzieś tam grać, bo moje muzyczne ambicje są wciąż niespełnione. Adam, szybko tylko wyjaśnij, co znaczy Nitoa, bo ja nie mam totalnie pojęcia. To jest jakieś zagraniczne słowo. Macie półtorej godziny, bo to jest, geneza tego słowa jest naprawdę bardzo długa. 20 sekund. Tak naprawdę Nitoa, my tworzymy ten zespół z moim bratem i z kumplem z osiedla, z którym chodziliśmy razem do podstawówki. Graliśmy razem na początku lat 90., czyli dawno, dawno temu, a Nitoa po fińsku oznacza skobel, a jednocześnie zespolenie, spojenie, zamknięcie i my po powrocie do tego składu trzyosobowego, ograniczonego po zespole Krodor z lat 80., 90., nazwaliśmy ten zespół Nitoa, żeby pokazać, że to zespolenie może być możliwe po tak kosmicznie długim czasie. No, ty jesteś zespolony z TVN Turbo od samego początku, czyli od 20 lat, ale troszkę przypadek sprawił, że jesteś tu, gdzie jesteś, bo podobno ktoś ci przyszedł na casting. Ty zająłeś jego miejsce i się okazało, wow, dobry jest. No rzeczywiście, Zakup Kontrolowany to miał być program, którego miałem być producentem, bo ja w ogóle w TVN Turbo te ponad 20 lat temu zostałem zatrudniony jako producent. Tak zwaną małpę zacząłem robić z siebie dopiero kilka lat później. I miałem produkować Zakup Kontrolowany. W 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. W 2005 najechało się 1 000 000 używanych samochodów. I mój szef ówczesny powiedział, Adam, trzeba zrobić o tym program. I ja mówię, dobra, ale to ja to wyprodukuję bardzo chętnie. Znajdę prowadzącego. Zrobiliśmy casting z 5 kandydatów, 5. Jeden się nie stawił i grzechu ówczesny szef mówi, Adam, to weź, usiądź w tym samochodzie, pogadaj. Zrobiliśmy badania fokusowe,
i padło na mnie, więc nie zostałem producentem zakupu kontrolowanego, jak pewnie sami wiecie. Zostałeś prowadzącym i to się jakoś tak dalej potoczyło, tak? W międzyczasie już były jeszcze jakieś wyścigi i kilka innych programów. Ale teraz skupmy się na zakupie kontrolowanym. Ja ci zawsze zadaję to pytanie, bo ja nigdy nie mogę spamiętać, ale ty tą wiedzę masz zdecydowanie lepszą. Masz zdecydowanie lepszą pamięć na temat swojego programu. Który to już sezon? Nie wiem. 20 czy... Nie liczę godzin i lat, naprawdę, to jest tyle czasu, nie wiem, 37, może ktoś z Państwa będzie wiedział, proszę łapę podnieść do góry. Który sezon zakupu kontrolowanego idzie teraz na emisji? Żubert, ty wiesz? Czekajcie, idziemy tutaj. No? Ja najpierw zapytam się Bartka, naszego operatora, który z TVN Turbo też jest związany nim od początku i z Adamem Kornackim jeździ i ogląda te samochody w komisjach i nie tylko. Jak myślisz, który to sezon? Zakupu? No. 80. O Boże. 80, nie. Żubrze, to już musiał z kroplówką i Adam z balkonikiem. Adam nie ma 100 lat, no. Jak myślicie? No, strzelamy. 23? 11. 11, no nie. 32. Jaki 11? 32. Obisz, już jesteśmy bliżej. 40. 40, jeszcze bliżej. Ale ty ale wiesz, Krystian, czy nie wiesz? Tak, już ty wiesz, ty wiesz. Już mi podpowiedzieli. A, no aż to zuchy są. 28? No nie. Bliżej 40 i bliżej 35. 45? No nie. No myślę, że 38. 38. Bardzo blisko. 39? No może być jeszcze bliżej. 37. 37, tak, zgadza się. 19 lat, 37 sezonów. Ja tak myślę, że ta pani może otrzymać od nas jakiś gift za poprawną odpowiedź. No. 37, naprawdę? No. Jak 19 to... lat. To jest naprawdę szok. Słuchajcie, ten program powstał z potrzeby chwili, a jest na antenie, no poza Automaniakiem oczywiście, który też mam przyjemność prowadzić, o którym będziemy rozmawiać, najdłużej emitowanym programem w TVN Turbo i mało tego, Automaniak miał przerwy gdzieś tam, a to było, a to go nie było. Zmieniały się składy, natomiast zakup kontrolowany od tych 19 lat po 12 odcinków wiosną i jesienią po prostu musi być. To jest, no nie wiem, M jak miłość albo jak się ten amerykański serial nazywał, co grał Rich. No. Rich, moda na sukces. Moda na sukces, Stefan Turbo, tak jest, oczywiście. Adam, ale to się troszkę zmienia, zmieniają się portfele i potrzeby Polaków, którzy kupują auta, bo mam wrażenie, że kiedyś to były zdecydowanie tańsze samochody, a teraz naprawdę czasami trafiają się też luksusowe bryki. Znaczy wiesz co, to zakup kontrolowany, żebyście wy chcieli go oglądać, szanowni państwo, to musi być jak przepis na dobry festiwal muzyczny, czyli raz dziewczynka, raz chłopiec, raz wolny, raz szybki. I tutaj musi być raz taniej, raz drożej, raz dziewczynka, raz chłopiec, to zostaje spójne. I wtedy ten program rzeczywiście nie tracił roku, bo nasi widzowie nigdy nie wiedzą, czego się w tym programie spodziewać. Czasami są nowe, czasami są używane, czasami są rdzewiuchy za przysłowiowe grosze, a czasami są takie samochody, których po prostu na rynku poszukujemy. Te najbardziej popularne. Muszę wam się przyznać, no, że jak po raz kolejny widzę, nie wiem, Focusa czy Corollę w odcinku, to ja już nie wiem, co o tym samochodzie mówiłem, a czego jeszcze nie mówiłem. Która to jest generacja, do której nawiązywałem. No i od tego mam na szczęście wydawcę, który czuwa nade mną i on wie, co ja mówiłem, a czego nie mówiłem. No wiesz, to jest... Ale rzeczywiście ten rynek się cały czas zazębia. Ale skoro wy cały czas ten program chcecie oglądać, to znaczy, że to jest ogromny potencjał. Wszyscy jesteśmy użytkownikami motoryzacji. My jesteśmy pasjonatami, hobbystami. Wy na pewno też, skoro tu jesteście, ale znakomita większość użytkowników to są po prostu ludzie, którzy korzystają z samochodów. I ten program ma tę zaletę, patrząc teraz na wyniki oglądalności, że lubimy go oglądać do końca. Czyli kupił, nie kupił, popatrzeć można. Co wybierze ten gość, co wybierze ta gościuwa, która jest w odcinku i wszyscy do samej tyłówki siedzą i go oglądają i dzięki temu te wyniki są takie, jakie są i dzięki temu ten program wciąż jest. A wy, drodzy widzowie, droga publiczności, lubicie zakup kontrolowany, oglądacie ten program? Tak? Fajnie Adam prowadzi ten program, ma wiedzę na temat samochodów. Ja mu trochę zazdroszczę tego, że rzeczywiście wychodzi z ulicy, o każdym samochodzie potrafi coś opowiedzieć. Ja wiem, że masz osoby, które ci przygotowują niektóre informacje, no ale też nie oszukujmy się, no ty pół swojego życia testujesz samochody, jak nie więcej. Wiesz co, żeby nie było, że ja to wszystko spod beretu i teraz zdradzę wam sekret, którego nie boję się zdradzić. Zawsze przed każdą sceną, jak nagrywamy o samochodzie, choćby nie wiem, który raz on był w tym programie, ja dostaję kartkę z tak zwanymi cyferkami, czyli muszę sobie przypomnieć rocznik, konie, pojemność, niuty
i te wszystkie cyferki, ja jestem strasznie słaby z matmy, zawsze byłem i w tych cyferkach i tak się zawsze pomylę. Jak powiem pojemność bagażnika, to na szczęście stoi dwóch takich, wiesz, dżentelmenów, którzy, ja 430, Adam 460 i wtedy jest cięcie, zazębiamy się o jedno zdanie i się poprawiamy. Ja nie mylę się, mam nadzieję, w merytoryce tej takiej opisowej, opowiadanej, ale potrafię się naprawdę rąbnąć na co dzień od święta w cyferkach, także to jest nie grzech sobie te cyferki przypomnieć, ale z drugiej strony ja tyle lat już jestem w tej motoryzacji, że jak mam dzisiaj samochód, który ma na przykład, nie wiem, 18 czy 17 lat, to ja, aż wstyd powiedzieć, ale też testowałem ten samochód jako nowy. Nie wiem, Corolla Okular, nie? Albo Focus 1. Aż tak. Tak, tak, tak. Focus 1, jak wchodził, ja mówię, Boże, kupię sobie takiego kombi, bo w Monte Carlo, Colin McRae, świętej pamięci, Carlos Sainz, jeżdżą tymi samochodami. 99 rok, podwójnie wygrali rajd Monte Carlo w wejściu do rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Mówię, to musi być zarąbisty samochód. Chcę go, nigdy nie miałem, nigdy nie kupiłem, bo był za drogi. Ale kojarzę te samochody jeszcze z tych dawnych, zamierzchłych czasów i być może dlatego tak sobie pływamy pośród tych używek i jesteśmy w stanie o nich po prostu opowiadać na tyle, żeby to było ciekawe. Ja nieraz byłem na planie programu Zakup Kontrolowany i z bliska przyglądałem się, jak to wygląda i to, co zwróciło moją uwagę, to, że wy naprawdę pomagacie tym ludziom wybrać samochód, bo jeśli ktoś się zdecyduje, uzna, fajne było to Mitsubishi, tak? Jednak bym chciała kupić to auto, to wyjedziecie z taką osobą do serwisu. Auto jest dogłębnie sprawdzane, wiemy, co trzeba w nim wymienić, czy rzeczywiście jest w porządku, tak jak obiecuje sprzedający. I taka osoba na przykład kupuje auto u was w programie. To nie jest tak, że ona tylko ogląda. No nie, to nie są tylko obiecanki, cacanki. My rzeczywiście, nie wiem, czy ktoś z państwa był uczestnikiem tego programu. Zakupu? Gdyby tak się zdarzyło, to byłoby super. No, nie widzę, nie słyszę. No tych użytkowników było prawie 500 do tej pory i ten program to też jest taka sinusoida, bo bywają takie czasy, że rynek jest nasycony samochodami, bywały takie czasy, fajnymi, dobrymi samochodami i wtedy nasi widzowie, nasi goście przychodzą, a popatrzę, posprawdzam, może kiedyś kupię, a może nie, czyli wybadam rynek, ale nie muszę kupować konkretnie tego egzemplarza. Natomiast bywają też czasy w tej sinusoidzie takie, że przychodzi człowiek i mówi, panie Adamie, ja 8 miesięcy szukam i nie jestem w stanie znaleźć za tę kwotę samochodu, który byłby w ogóle zdatny do użytku, żeby to była moja inwestycja na przyszłość, a nie wywalone pieniądze i potem wkładanie kolejnej kasy w naprawy. Także to różnie działa, ale tyłówka tego programu zawsze mówi, czy ten samochód został sprzedany, czy nie. Czyli my nie udajemy. U nas nie ma podstawek, u nas nie ma ludzi pod tytułem wynajmiemy aktora, niech on przyjdzie i niech on... wie, że telewizja rządzi się swoimi prawami, nie? Czasami. Ale ten program nie ma scenariusza. Ja też tak, to są moje stałe teksty do gości, którzy przychodzą do mojego programu. Mówię, słuchaj, jak siadamy sobie rano o 9:00, w czwartek zwykle, bo czwartek, piątek nagrywamy. Mówię, słuchaj, niczego nie udajemy. To życie jest scenariuszem tego programu. Mów. Jak ci się podoba, to mów. Jak ci się nie podoba, to też mów. Jeżeli jesteś niezadowolony, nie podoba ci się kolor, albo ten samochód jest po prostu za słaby, albo źle ci się siedzi za kierownicą, mówisz. My bazujemy na twojej opinii i to jest dla nas najważniejsze. Ja to oczywiście gdzieś tam staram się pokierować, podprowadzić, ale te opinie tego gościa są naprawdę dla nas kluczowe i są dwie opcje potem zakończenia, czyli ten mi się bardzo spodobał, ale coś mi nie pasowało i poszukam takiego albo podobnego, albo po prostu biorę. Dziewczyny mają dużo większą łatwość podejmowania decyzji. Panowie, wy jesteście dzisiaj naprawdę, nie wiem, jakimś gatunkiem wymierającym, bo przychodzi informatyk we flanelowej koszuli i mówi, 8 miesięcy szukam samochodu. Ja mówię, no to masz tutaj 4 bardzo fajne, 2 super, 1 naprawdę petarda. On się przejedzie i mówi, dobra, to ja sobie dalej poszukam w internecie. No to sorry, Gregory, no. Adam, tak na szybko tylko, w czwartek co nagrywaliście, jakie auta będzie można niedługo zobaczyć, bo wiem, że nagrywaliście, tak szybko. A to taki odcinek specjalny będzie trochę, bo był wielokrotny rajdowy mistrz Polski, okay. Jakub Kolin Brzeziński, jeździliśmy i po szutrze, i po asfalcie, po torze wyścigowym. Czyli to jakieś taka... fajne fury. Tak, 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 no nowa świeżość taka została złapana w tej serii, bo pogoda nam nie dopisywała w tej serii, ale mam nadzieję, że i tak to wszystko się obejrzy, a teraz pokatowaliśmy fury i po szutrze, i na asfalcie, będzie super. Pan kierowca rajdowy Brzeziński wystąpi nie tylko w Zakupie Kontrolowanym, ale wystąpi również w Automaniaku. Nas już jest dwóch Automaniaków, to co, wywołujemy tego trzeciego? No niech przyjdzie, bo widzę, że siedzi i czeka przyjdzie, i mówi, ile ten Kornacki nie może się doczekać, miał gadać 5 minut, a gada 15. To jest 14, tak. Patryk Mikiciuk, czyli Automaniak. Zawsze drugi. Ekipa Automaniaka. Go! Rusza z nowymi testami. Ale będzie widowisko.
A to znaczy, że będzie naprawdę pięknie. Jak ten samochód idzie za ręką. Te przyspieszenia są naprawdę porażające. Motoryzacja się zmienia i to pokazujemy w Automaniaku z odcinka na odcinek. Nowy sezon Automaniak w niedzielę o 10 w TVN Turbo. Tak, i Patryk za wcześnie pojawił się na scenie, ale Patryk, to może jeszcze raz zrobimy taką ładną telewizyjną rundkę. Jeszcze raz przybijesz piątkę. Nie, nie ma dubli, nie ma dubli, nie ma takich możliwości. Nie, no nie mogliśmy się tak Patryka doczekać i już Patryk wbiegł na scenę. Wiecie, dlaczego to jest piękne i dlaczego my tak to uwielbiamy? Bo z jednej strony na co dzień pracujemy w telewizji i robimy dla was treści, które są za takim okienkiem szklanym i my was nie widzimy. Natomiast podczas takich wydarzeń my możemy z wami porozmawiać, my możemy do was się uśmiechnąć, my widzimy, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Wy nam zadajecie pytanie, więc nie ma, to jest akcja na żywo, to nie jest telewizja, tutaj to jest, nie to, ma co działo się nie teraz ma właśnie, tak, dokładnie tak, no. Zdecydowanie. To jest telewizja na żywo, my tutaj niczego tematu, nie udajemy. Więc wracając do tematu, nie można już tyle opowiadać o kopaniu w oponkę na giełdzie samochodowej. Pogadajmy o najpiękniejszych i najcudowniejszych samochodach pod słońcem. Czekaj. Dalej ale... zakup kontrolowany. Dawaj, Krystian. Właśnie, bo Patryk kiedyś w zakupie kontrolowanym też występował. Był taki sezon, gdzie pomagałeś Adamowi wybrać auto. Były chyba dwa odcinki, w których robiliśmy. Jeden był a propos klasycznych samochodów, drugi chyba a propos supersportowych. Dawno, dawno temu, gdzie faktycznie mieliśmy jakby podzielone role, ale oczywiście gospodarzem cały czas był Adam. Jakby zawsze od początku do końca jakby zakup kontrolowany był programem Adama i oczywiście my sobie możemy się z Adamem spierać i żartować na temat tego, bo zawsze tak lubimy mamy. To. Natomiast faktycznie zakup był od początku zawsze programem autorskim Adama, w którym włożył mnóstwo serca, mnóstwo pracy i mnóstwo energii, żeby kopnąć w tą oponkę i powiedzieć, ten się nada. Panie Adamie, co tam dzisiaj sprzedajemy? Wiecie co, ja bardzo żałuję, że już nie ma takiego programu Debeściaki, które razem prowadziliście. Słuchaj, wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest taki program, gdzie ostatnio nawet na naszej wspólnej grupie WhatsAppowej pisaliśmy. Kto z was pamięta Debeściaki? No, prawie wszyscy. I powiem wam, że to jest taki program, gdzie całkiem niedawno obejrzałem sobie jedną z powtórek i to się tak dobrze ogląda. To jest tak fajny program, gdzie co chwila zmienialiśmy te samochody, gdzie ideą dla tych, którzy nie oglądali tego programu, bo ideą było wybranie najlepszego z. I teraz z zależało od tego, czy mówimy o hot hatchach, o samochodach brytyjskich, o limuzynach, o samochodach sportowych, samochodach terenowych. Każdy odcinek był może być inną kategorią. Może być gatunek, pełna dowolność. Tak, ale... Może przejdźmy już po prostu do Automaniaka, tak? Bo to jest program, w którym razem teraz też pracujecie, macie zawsze trzeciego Automaniaka. W każdym odcinku jest kto inny, tak? Bo teraz zmieniła się nieco formuła tego najnowszego sezonu. Tak, no wiesz, z jednej strony my mieliśmy, wtedy opowiadaliśmy o różnych samochodach, a Automaniak jest królem programów motoryzacyjnych, bez żadnego wątpienia. To jest najstarszy program motoryzacyjny w tym kraju, który cały czas nieprzerwanie jest na wizji. I do tego będziemy nawiązywać nawet w tej serii, gdyż jednym z gości ten odcinek jeszcze nie został wyemitowany. Nie mów to, ja się zapytam, czy się domyśla nasza publiczność. Jak się domyślacie, kto może właśnie nawiązywać do tej historii? Kto może tworzyć taką piękną pętlę, początek i... A wiesz, że premiera tego odcinka jest chyba jutro, z tego co pamiętam, bo naczytywałem ofy teraz i ona chyba jest jutro. To co? Był jednym z pierwszych prowadzących program Automaniak? Okej. Jeszcze ktoś? Kto? No, słucham. Okej. Ktoś jeszcze? No, ale dobre odpowiedzi już padły. No, może tutaj pan krzyknie? Tak, to jest drugi raz poprawna odpowiedź. Kolega i kolega, oczywiście, że tak, Maciej Wisławski, który... Słuchajcie, udało nam się, powiemy wam, bo jutro jest premiera tego odcinka, ale możemy troszeczkę wyprzedzić fakty. Udało nam się doprosić do programu Macieja Wisławskiego, który bez wątpienia jest to jeden z największych legend motoryzacji w tym kraju. Człowiek, który zakończył przygodę z Automaniakiem chyba jakieś 20 lat temu, czy tam 18 lat temu. Gada jeszcze więcej niż Patryk. Gada jeszcze więcej niż ja, ale zobaczcie, zakończył w czasach, kiedy ta motoryzacja
motoryzacja była zupełnie inna. Kiedy nikt nie myślał w życiu o tym, że pojawi się motoryzacja elektryczna. Kiedy ktoś dopiero słyszał, że gdzieś podobno na świecie są jakieś hybrydy, które będą jeździły, ale wciąż królował samochody, które były produkowane w polskich fabrykach, jeszcze jeździły na ulicach. Ten świat motoryzacji 20 lat temu był kompletnie, ale to kompletnie inny. ABS był rarytasem. Tak, i my zaprosiliśmy Maćka gościnnie do naszego nowego odcinka, w którym pokazaliśmy tą motoryzację, jak ona wygląda dziś, jakby z dzisiejszej perspektywy. I wydaje mi się, że to wyszedł niesamowity odcinek, bo każdy z nas wychował się troszkę na kulturze rajdowej Maćka, którą on stworzył. Więc każdy z nas trochę też oddawał mu hołd i gratulował tego, co się wydarzyło. Przepiękna, przecudowna postać, faceta, który właśnie całkiem niedawno obchodził swoje 50 lat w motorsporcie. 80. urodziny jeszcze, a przy okazji zwiedziliśmy Skierniewice, rodzinne miasto Wiślaka. On zawsze się jak odbiera i telefon. Halo, tu Maciej Wisławski ze Skierniewic. Tak, jest. To prawda, zawsze tak odbiera telefon. Także te Skierniewice Wiślaka będą wam już jutro pokazane. Szkoda, że zgolił wąsa. Nawet ja lokomotywownia. Trudne słowo, powiedz. Lokomotywownia. O, brawo, no. Ale powoli, nie tak szybko jak ty. Tak, szkoda trochę, że zgolił wąsa, prawda? Bo gdyby miał dalej wąsa, to by wyglądał tak samo jak 30 lat temu, bo Maciek się nie zmienia. Niewiarygodna. Słuchajcie, ten gość siada na prawy fotel cały czas. Jeszcze całkiem niedawno przecież jeździł z Łukaszem Byśkieniewiczem na prawym fotelu, gdzie szli dwie paki po przecince, po lesie, gdzie zawijali się na mostkach i tam, wiesz, czasami się obrażali na siebie. Pamiętasz tą sytuację, kiedy jeden do drugiego się nie odzywał, ale tak chodzili jak terminatorzy, bo byli spięci. W gorsetach. Ale przepiękna, cudowna historia faceta, który zawsze jest uśmiechnięty, nigdy w życiu nie powiedział na nikogo złego słowa, bo też jest taką osobą. Ale też dodajmy, że Maciej Wisławski jeździ cały sezon teraz w historycznych rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski z Andrzejem Kalitowiczą, Toyotą Soliką GT4. Więc naprawdę profesjonalny sprzęt, który kiedyś był top of the tops w rajdach w drugiej połowie lat 90. i Wiślak wciąż jest aktywnym pilotem, a przypominam, skończył 80 lat. I jednocześnie cały czas obcuje z tą najnowszą motoryzacją, bo zakładam, że chińskie auto, trochę zdradzę, które pojawiło się na planie, kiedy był właśnie Maciek Wisławski, wcale go tak mocno nie zaskoczyło, bo on cały czas tymi najnowszymi samochodami nie, śmiga. Słuchaj, my byliśmy naprawdę mega zaskoczeni, bo byliśmy pewni, że jak pokażemy mu elektrycznego Chińczyka, to dla takiego gościa, który ma 80 lat, to ten elektryczny Chińczyk będzie jak? Ja się gubiłem w tym, jak go ustawić, bo te monitory wyjeżdżały z prawej, z lewej strony. Uważaj, bo słuchają. Tak, uważaj, bo to jakby wszędzie dookoła, tam się coś działo. Zresztą to taka marka tam samochodu, który tam stoi. A on w ogóle, wiesz, wszedł jakby z godnością, tak, tu się prowadzi tak, to jest takie, to jest... W ogóle, wow, zrobił na nas naprawdę gigantyczne wrażenie. Ale to też jest, Maciek? Ale to też jest, słuchajcie, pasja. To jest coś, co jest absolutnie nie do zastąpienia. Cała ekipa, którą widzicie dzisiaj, TVN Turbo, ludzi, których znacie z ekranu, ale również ludzi, którzy stoją poza ekranem, również tych, którzy siedzą za tą ścianą i realizują, są ludzie, którzy mają niewiarygodną pasję do tego, żeby to pokazywać. My oczywiście jesteśmy frontmenami i my o tym opowiadamy, my się pokazujemy. Zawsze chciałem. No, proszę. Ale wylądowałeś na perkusji, zawsze my się jakby pokazujemy, natomiast TVN Turbo to przede wszystkim chciałbym, żebyście wiedzieli, że to jest ekipa ludzi, którzy są totalnymi pasjonatami, tak jak wy tutaj jesteście. Dokładnie tak. Dlatego, bo kochacie motoryzację, tak oni pracują na tym kanale, dlatego, bo kochają motoryzację. No tutaj mamy najlepszy przykład, operator Bartek, właściciel jeszcze nie tak dawno dwóch Mustangów. Bartek, jak długo pracujesz TVN Turbo? Ile lat? 14 lat. To nowy. Ale tak, Bartek się pasjonuje motoryzacją. Przecież ja od operatora mojego, od Kuby, kupiłem Civica z 90 roku z klatką, z turkusowym wnętrzem, biały, z japońskimi zderzakami. Znacie go być może z zakupu kontrolowanego, ten samochód, bo wystąpił, ktoś go nie kupił, ja go kupiłem. I zobaczcie, jaka to jest fuzja w ogóle zdarzeń. Nie, gość, który jest operatorem kamery, który powinien się znać na szkle, na obiektywach, na elektronice, też jest totalnym motoryzacyjnym frikiem. Inaczej nie pracowałby chyba tutaj. Panowie, co ciekawego zobaczymy w tym sezonie Automaniaka? Jakieś spektakularne popisy na szosie? No bo wiecie, te testy w Automaniaku, one nigdy nie są takie jak testy gdziekolwiek indziej. Wiesz co, to nie możemy ci zdradzić wszystkich tajemnic, bo publiczności widzą.
Ale ja nie, nie słucham, mogę nie zatkać uszy. Słuchajcie, moi drodzy, nie chcemy wam zdradzać, bo każdy odcinek Automaniaka staramy się, żeby był motoryzacyjną przygodą, żeby wkroczyć w coś, żeby to nie był tylko i wyłącznie program, w którym pokażemy test samochodu, że ten samochód ma do przyspieszenia do 100 km na godzinę dokładnie takie dane, jeździ tyle na godzinę i wjeżdża w zakręt z taką prędkością, bo to nie o to chodzi pod koniec dnia, ale my, bo wy jesteście w stanie przeczytać dane techniczne w internecie do każdego samochodu, o jakim sobie tylko pomyślicie. Ale my jako osoby, które wsiadają do tego samochodu, my chcemy wam pokazać, jak to jeździ. Jakie masz uczucia, siedząc za tą kierownicą. Bo sami doskonale wiecie, jak tutaj wszyscy stoimy, że motoryzacja może mieć bardzo różne oblicza. I czasami wchodzisz do samochodu, który wcale nie jest szybszy niż ten, do którego wchodziłeś poprzednio, a daje ci znacznie więcej frajdy, daje ci znacznie więcej przyjemności. Inaczej skręca, inaczej hamuje, daje ci inne poczucie. I to w Automaniaku staramy się często przekazać. A ja jeszcze dołączę do tego wątek tak zwany podróżniczy, bo teraz w odcinku, który jest na emisji, jedziemy przez Karkonosze. Słuchajcie, wynajęliśmy sobie naprawdę klub offroadowy. Czyli ten, który nas... teraz będzie miał premierę, tak? Nie, teraz ma. Premierę będzie miał z Wiślakiem. Ten, który teraz idzie od weekendu ten, teraz i teraz się kończy, tak. W śniegu, to był ten tydzień śnieżny w Polsce, metr śniegu, Ford Bronco, co tam jeszcze było, ja jechałem Grenadierem. A, z Kicksterem, tak? Z Kicksterem, tak, on jechał z Sangyongiem, tam też są pick-upem. Słuchajcie, Kickster też jest. Przygody, Kickster jest, tak? No, pozdrawiamy serdecznie. Przygody, których nikt znowu by nie wyreżyserował. Nam po prostu powiedziano, słuchajcie, jedzie przed wami terenowa zmota na takim zawiasie, na takim kole, a wy macie jechać za nią. Jedziecie seryjnymi samochodami. Dokąd dojedziecie? Nie wiemy. Może przy pierwszej górce już te napędy i te opony seryjne w większości odmówią posłuszeństwa. I taki właśnie jest Automaniak. Tam musi być cały czas ta nuta szaleństwa. Tam muszą być te nasze przeżycia. I to nie jest tak, że nam mówią, dobra, jak zakupię troszkę te cyferki teraz powiedz. Nie, tam nie ma, zauważcie, mi nawet tego czasami brakuje. Tam nie ma danych technicznych samochodów. Tam są tylko nasze czysto subiektywne wrażenia, które odczuwamy podczas doprowadzania tych samochodów do sytuacji totalnie ekstremalnych, do których prawdopodobnie nigdy w życiu nikt ich nie doprowadzi. Zdradzimy wam nawet tajemnicę, że często jest tak, że zakładaliśmy kiedyś, dawno temu powstawały scenariusze. I jeżeli mamy, ustawiamy trzy samochody na takiej najprostszej próbie, czyli wyścig na 1/4 mili. Wiecie, no jakby każdy da radę, tak? Wsiadasz, wciskasz gaz, jest tu i odjeżdżasz na tą 1/4, trzymasz wciśnięty gaz, nic się nie dzieje. I mamy założenia, no bo mamy dane techniczne tych samochodów, co nie jest jakby żadną tajemnicą, że wchodzisz i jeden ma do 5 sekund do 100 km na godzinę, drugi ma 6 sekund, trzeci ma 5,5, więc wiemy mniej więcej, który z tych samochodów będzie szybszy, który będzie wolniejszy. I wiecie co? Bardzo często na żywo okazuje się, że wyniki są kompletnie inne niż podają producenci. Bo ja wygrywam. Jak zrobisz false start? W związku z tym, że jesteś starszy już, by nie dosłyszysz startu, ja mam ruszasz. Po prostu dobry refleks, Patryk. To wy jesteście zwykle zamuleni o te... A powiedzcie mi, to jest tak, że... Ma taki refleks, że jeszcze przed słowem start startuje. Bo ja wyczuwam. Zgłaszam się do zadania pytania. I tylko przypomnę, że jeśli chcecie zobaczyć ten odcinek, a nie zdążycie w telewizji, to cały czas te wszystkie odcinki są również na playerze, więc warto również tam się zalogować i obejrzeć odcinki Automaniaka. Jak to jest? Wy losujecie te auta przed programem? Jak to u was wygląda? Zdradźcie trochę takiej tej kuchni Automaniaka. Wiecie, bo są trzy samochody, trzech prowadzących i co? I sami sobie wybieracie, o ja chcę jechać tym, a ty tym? Wygląda to bardzo różnie. Raz my wybieramy, a raz jest to nam po prostu odgórnie przydzielane przez producenta i my się zwykle z tym zgadzamy. Jeśli się nie zgadzamy... Maciek, czyli nasz producent, nas bardzo dobrze zna i on wie, kto jeździł jakim autem, jakiej marki, ileś odcinków temu. On jest w stanie to wyliczyć, jakieś tam te swoje statystyki prowadzi, żebyśmy nie byli za często, nie, kojarzeni z daną marką i po prostu się zmieniamy. Natomiast jeżeli jest sytuacja, że ale dlaczego ja tym, no... Rozmawiamy wtedy ze sobą, nie? Bo być może każdemu z nas będzie na rękę, żeby troszkę odpuścić i tak, bo z jednej strony, ustąpić. Bo z jednej strony zależy nam na tym, żeby na przykład, nie wiem, w 5 odcinkach nikt nie jeździł Porsche różnymi modelami, bo nie jesteśmy twarzą Porsche, Audi, Volkswagena. Zresztą jesteśmy dziennikarzami motoryzacyjnymi, więc no, nikt nie możemy nas być, nie no może być twarzą, nie wiem, Skody, Mitsubishi czy jakiegokolwiek innego, czy Toyoty na przykład, brandu motoryzacyjnego. Więc jakby stąd między innymi wynika również mieszanina. A z drugiej strony cały czas Maciek powtarza nam co chwila jeszcze jedną rzecz, nasz producent, którego serdecznie pozdrawiamy. Bo na pewno ogląda.
który na pewno ogląda i ma super Ferrari. A to miała być tajemnica. Ojej, a poza tym stare jakieś. Stare. Czyli to czerwone to było jego, to Maćka właśnie? I teraz jeszcze jedna rzecz. My testujemy samochody, a nie swoje umiejętności. Jakby na tym też polega ta cała zabawa. I oczywiście my to traktujemy absolutnie ambicjonalnie. I nawet jeżeli mamy 100 koni mniej, wiadomo, że my się nie poddajemy i chcemy wygrać tam z tym, kto ma 100 koni. Oczywiście, że tak. Jakby w ogóle w 100%. Natomiast testujemy samochody, a nie siebie. Więc Ale zauważcie, że to hasło powtarza się w Automaniaku po 100-kroć w każdym odcinku. Pamiętajcie, zanim zawystartujemy, bo wszyscy zjarani jak szczerbaty na suchary, wszyscy wiszą na tej kierownicy, pazury wdrapane w koło kierownicy. Panowie, my tylko testujemy samochody. A, dobra. No i dalej, nie? Bo każdy i tak chce być najlepszy. No, choćbyś miał, nie wiem, no najgorszą furmankę w odcinku, to i tak chcesz wkopać temu drugiemu. Czasami nawet robiąc falstart. Bo ja ale troszkę tak jest, ale też dzięki temu ten program taki jest. Mogę wam zdradzić tajemnicę, że z Adamem od zawsze jakby mieliśmy od tych 20 lat pracy w TVN Turbo, od zawsze mieliśmy jakąś taką naszą wewnętrzną rywalizację. Mimo tego, że szanujemy absolutnie swoją pracę i jakby doceniamy to, co każdy z nas zrobił, to zawsze, od zawsze mieliśmy absolutną rywalizację. Kto dłużej, dłużej pracuje? I nawet jak przechodzimy przez bramki na lotnisko, to i tak się ścigamy na tych bramkach na lotnisko, kto szybciej się odprawi, żeby się dostać do tego. Więc wyobraźcie sobie, jakie emocje w nas buzują, kiedy stajemy na starcie samochodów i nawet te różnice mogą być o połowę większe, mniejsze mocy i tak cały czas nikt z nas nie odpuści. A wiecie, jakie emocje buzowały w Patryku, kiedy ja wychodziłem jako pierwszy, on tam jeszcze siedział na sofie na zapleczu. Człowieku, będzie to pamiętał po wsze czasy. Tak, ale gadał o autogiełdzie. Dlatego więc wyszedł troszkę przed czasem, albo też go może przed czasem wywołałem, ale tak widziałem, pędził, że już nie może się doczekać. Cały czas chodził w jedną, w drugą stronę. Panowie, są pytania od widzów na YouTubie i na przykład jest takie pytanie, które auto zaskoczyło was, ale właśnie w taki niepozytywnie, czyli myśleliście, że to będzie fajny samochód, wsiedliście i nagle się okazuje, że o, żeż ty, co to jest za fura? O Jezu, ja miałem mnóstwo takich samochodów. Znaczy, wiesz co? Co jest najważniejsze? Słuchajcie, testując samochody różnego typu, nie możemy oczekiwać od tego, że każdy samochód będzie jeździł jak Ferrari, z prędkością Ferrari, będzie miał luksus Mercedesa klasy S, a będzie kosztował tyle, co Dacia. Bo takich samochodów nie ma. Każdy samochód stworzony jest do czegoś, do każdego konkretnego ruchu. Jest mnóstwo samochodów, w których z jednej strony byłem zachwycony, a z drugiej strony byłem absolutnie zawiedziony tym, jakim jest samochodem, bo może moje oczekiwania też były zupełnie inne. Dla mnie jednym z największych rozczarowań, bez wątpienia, to była Dacia Spring. Mimo tego, że uwielbiam Dacię jako markę samochodów, która buduje dzisiaj samochody takie, które nie oszukują rzeczywistości. Oni nie oszukują, że są premium. Oni budują fajne... Ten oszukuje. O fajne auta, w fajnej cenie, jakby dostęp do value for the money, jakby wszystko się zgadza. I nagle pojawia się Spring, który wcale nie jest tą Dacią, tylko jest Chińczykiem wpuszczonym na rynek. Jest okropnym samochodem. Okrutny, tak jest. No pokazywaliśmy to, dach się trzęsie, jak się drzwi zamyka, w ogóle dramat. I muszę wam powiedzieć, no niestety też, że ja nie podam jednego konkretnego przykładu, ale dla mnie cały czas niestety największym rozczarowaniem jest to, co nam się wdraża troszkę na siłę, czyli użytkowanie elektryków w trasie. Ja jeżdżę samochodem elektrycznym od 8,5 roku, wiem, do czego on jest przeznaczony, mam elektryka, który nigdy nie wyjechał poza aglomerację warszawską i on w tej aglomeracji spisuje się rewelacyjnie, na medal. Ale jeżeli ktoś mi mówi, tak jak robiliśmy to w Automaniaku nieraz, że ja se polecę do Berlina, że ja polecę na narty, nie wiem, do południowego Tyrolu, że polecę do Francji, że będę te trasy, które my pokonujemy na co dzień. Dziś, wczoraj byłem w Modlinie, potem Poznań, za chwilę będę w Łodzi, w poniedziałek już będę w Gliwicach, a we wtorek będę w Dębicy. No sorry Gregory, byłem przekonany 8 lat temu, jak kupowałem tego elektryka, że za 8 czy 10 lat to my będziemy tym śmigać po prostu jak masełko. Nie stało się tak. Infrastruktura nie dogoniła myśli technicznej, którą nam proponują koncerny motoryzacyjne niestety. To jest mój największy zawód. Szczególnie przy naszym trybie życia, bo wiecie, to jest tak, że wczoraj ja na przykład byłem na Półwyspie Helskim, dzisiaj jestem tu, jutro jestem w kolejnym miejscu i tak dalej, więc przy naszym trybie życia jeżdżenie elektrykami faktycznie może przystręczać pewne kłopoty. A to nie jest troszkę tak, że trzeba na nowo się nauczyć użytkowania samochodu, tylko że to jest niepotrzebne. Jak na nowo użytkować samochód? To jest ograniczenie mojej wolności. Oczywiście, że tak.
Tak to podbierzesz? Mocne, mocne, nie? Mocne. No, nie, dziękuję. Dziękuję. O, można klaskać. Ile paliwa wchodzi do baku 911? Zielonej? No, na przykład. 90. Masz powiększony zbiornik. 3 minuty tankowania, tak? 3 minuty tankowania za 700. Zasięg 6. No. 6 stów płacisz, 3 minuty tankujesz, ale jedziesz 800 km, bo ona pali koło 11 litrów na setkę. No jak tu się porównywać, jak tu się licytować? Patryk, a jak to było w twoim pick-upie? Tam był gaz i gigantyczny zbiornik gazu. Ile to się tankowało? Pamiętasz do pełna? Ty pewnie nigdy do pełna nie tankowałeś tego gazu. Nie, znaczy w pick-upie w pick-upie miałem zbiornik na paliwo 140 litrów, plus do tego zbiornik na gaz, więc wiesz, tam jakby... Nie, to szybciej elektrykiem rzeczywiście naładować. Ale, tak. ale faktycznie nie. To przyjechałem dzisiaj Mercedesem, on też ma 90 litrów zbiornik i powiem ci, że przy dzisiejszych cenach to po prostu jak tankujesz 3 razy dziennie po 600 zł, to... No ale, dobra. Ale ty tankujesz szybciej niż Adam. Jak? Ja tankuję, w Mercedesa tankuję szybciej, bo to u ciebie pali 11, u mnie takie 18, 19. No, ale powiem wam, że jak wreszcie kiedyś z Prudnika odbiorę mojego Hammera, to tam są dwa zbiorniki po 150. I to jest dopiero tankowanie. Zalać 300 litrów paliwa, to jest tak, jakbyś tankował motorówkę. I starcza na 300 kilometrów. Tak. I ledwo dojedziesz z Lublina do Warszawy. Hammer miał się tutaj pojawić, ale jeszcze nie do końca został skręcony. Pojawi się w przyszłym roku. A wy, drodzy widzowie, co sądzicie na przykład o elektrycznej motoryzacji? Chłopaki mają rację, czy może nie? Trzeba się już do tego przyzwyczajać. Dla was to jest nic nadzwyczajnego. Oczywiście, że chłopaki mają rację. Jest to ciekawa alternatywa, aczkolwiek no, infrastruktura jeszcze mocno nas ogranicza i w codziennym użytkowaniu na większych trasach faktycznie może być to dość uciążliwe. Pozostaje tryb miejski, rewelacyjna sprawa. Okej, okay, a ty jak uważasz? Poczekaj. Krystian, ja wyreżyseruję ten twój show. Słuchajcie, w związku z tym, że my jesteśmy teraz dla was, do waszej dyspozycji... Nie, daj spokój, mamy czas. Bo jesteśmy dla was, jakby widzimy was, pytania, jakby pytania. Wy jesteście. Wy nam zadajcie pytania, jakby, bo my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytania. Może wy macie pytania. Zadawajcie nam pytania. Słuchajcie, jest przemiła dziewczyna z mikrofonem. Najbardziej sekretne. Do naszych automaniaków? Macie odpowiedzą na każde. Odpowiedzą na obiecujecie? Śmiało, dawaj. No. Jaka jest najzabawniejsza historia, która przytrafiła się wam podczas nagrywania programów? Taka, o której możemy jeszcze nie wiedzieć, której wcześniej nie słyszeliśmy. O Jezu, mamy dużo takich historii, o których... Wiatr, deszcz, Maserati. Nie, słuchaj. Nie, tam nie było. Nie, mamy strasznie dużo takich różnych dziwnych historii. Nie wszystkie były emitowane i faktycznie nie wszystkie były pokazywane z bardzo różnych powodów, jakby nie tylko spiskowa teoria dziejów, więc jakby to nie do końca o to ale chodziło. Do rzeczy, odpowiedz na pytanie. No. Tak, ale zdarzało się nam w realizacji różnych programów mieć sytuacje ekstremalne. Już chyba dzisiaj po latach mogę powiedzieć, że na przykład tam siedzi zresztą producent, który realizował ten program, w który musiał się mocno drapać, prawie wyłysiał, bo na przykład spalił nam się jeden samochód na planie zdjęciowym. Ale to podczas realizacji nie z winy samochodu, tylko z winy ekip, która była wynajęta z efektów specjalnych. Ale faktycznie jakby podczas zdjęcia trzeba było kontynuować dzień później, bo mieliśmy tylko 2 czy 3 dni zdjęciowe na zdjęcia, wiesz, i sytuacja była bardzo, bardzo napięta, żeby ściągnąć drugi samochód, pokombinować i tak dalej, i tak dalej. Ale Patryka takie sytuacje przyciągają, bo bardzo często siedzimy w redakcji, słyszymy, że Patryk utopił jakiś samochód i ktoś odpowiada, znowu? Czyli no są takie sytuacje. Tak, Adam, dwa rąbią, tam wióry lecą. A ja, te programy, które my nagrywamy do Turbo, to są programy nagrywane na tak zwaną kasetę, czy też na dysk, tak jak tutaj, nie? No teraz jesteśmy na żywo, okej, w internetach, ale taśma wszystko przyjmie, taśmę potem możesz zmontować. Moje najciekawsze sytuacje to były na relacjach na żywo, których wcale nie zrobiłem aż tak dużo. Kiedyś robiliśmy z wielkich imprez motoryzacyjnych, które były w Warszawie organizowane, relacje na żywo, a raz, słuchajcie, byłem w Dzień Dobry TVN, jak wydałem swoją pierwszą książkę pod tytułem Zakup Kontrolowany i miałem Bartka, który zapowiada pogodę w Dzień Dobry TVN i Bartek stał z tą książką. W komisie samochodowym ustawiliśmy 6 samochodów i było, no, pan Adam miał iść i powiedzieć, ten rodzinny, ten taki i na koniec, a o wszystkim możecie przeczytać w tej książce. I teraz sobie wyobraźcie, 30 sekund mamy na ucho do wejścia na żywo do Dzień Dobry TVN. Kierownik produkcji nagle chce przestawić jeden samochód. I co robi? Wsiada do amerykańskiego Chevroleta Challengera, wrzuca jedynkę, bo to był manual, puszcza sprzęgło, wali w samochód, który stoi naprzeciwko niego,
puszczają chłodnicę, biały dym, on się kręci, jeszcze miele tymi tylnymi kołami, w ten drugi samochód, nie? A my słyszymy 3, 2, 1, jesteście. Więc ja mówię do Bartka, słuchaj, ja mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Pyk. Bartek mówi o książce, operatorzy jego trzymają, ja wycofuję tego Challengera gdzieś tam 15 metrów dalej, Bartek mówi, o, tu książka pana Adama, pan Adam jeszcze ustawia samochody nam tutaj i tego, i nagle idzie do mnie, ten Challenger już jest 10 metrów dalej, operator przebiega i pokazujemy te samochody minus jeden. Nikt się nie kapnął, rozumiesz, mieliśmy 3, 2, 1, 0, w tym momencie była kolizja. Tych rzeczy nie przewidzisz, a ten rudy kierownik wysiadł i mówi, Adam, pomóż, bo ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. On nie umiał nawet nim wycofać tym samochodem, no. Także czasami trzeba brać wszystko w swoje ręce i nie dać się po prostu sprowokować. A ja cały czas myślałem, że będą to drzwi od Maserati. Może ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Dawajcie, pytania i przepraszam kolegę za Chevroleta Challengera. Jaki jest wasz ulubiony samochód? Ty powiedziałeś Chevrolet. Ulubiony samochód. Ja myślałem, jestem trzy zdania do przodu. Ulubiony samochód. Da się odpowiedzieć na to pytanie krótko? Raczej nie. A kto pyta? O, słuchaj. Nie ma ulubionego samochodu. To nie jest tak, że każdy samochód stworzony jest do innego celu. Jeżeli patrzysz na Evo, które stoi tu, jest absolutnie zupełnie innym samochodem niż spojrzysz, nie wiem, na Mercedesa klasy S czy Yarisa, którym będziesz jeździł. I każdy z tych samochodów może być ulubionym samochodem. Nie ma czegoś takiego jak jeden ulubiony samochód, który jest do wszystkiego. Nie ma. Pamiętajcie też, że im coś bardziej uniwersalne, tym w każdej dziedzinie, w której ma spełniać po jakieś tam warunki, gorsze niestety. To jest tak jak z każdym sprzętem. Panowie, musimy już powoli kończyć, nie, ale... No, nie, Musimy kończyć. Ja wiem, że jest dużo pytań, ale tam będzie za chwilę na ściance i tam tutaj będziecie mogli, drodzy... Dojdziemy tam widzowie, na ściankę, no dawaj. Na... Już jest za 20 dopiero, no Krystian, ty popracuj trochę. A my mieliśmy czas do wpół do. Tak? A ty siedzisz tutaj cały czas, gadasz, wiesz, przy jakieś tam różne... Musimy, no, proszę, musimy już powoli kończyć, naprawdę, musimy już kończyć. To dzień dobry, jedno szybkie pytanie. Często jeździcie swoimi prywatnymi samochodami? Wspólnie prywatnymi samochodami? Swoimi prywatnymi samochodami. Tak, jeździmy. Znaczy, staramy się jeździć. Mamy oczywiście do dyspozycji samochody testowe. Używamy tych samochodów testowych. Natomiast zarówno ja i Adam kochamy tą motoryzację na tyle, że te nasze samochody prywatne są też troszkę wyjątkowymi autami. I one nieważne ile kosztują. Nie mówimy tutaj o wartości tych samochodów, bo to mogą być samochody lubimy za tak zwane 5 zł. My lubimy te samochody i... odpowiadam również w imieniu Adama. Lubimy ale spędzać... Ja sam odpowiem, pozwól. Dobrze, ale lubimy, no, ja lubię spędzać czas również w swoich samochodach i cieszyć się swoimi samochodami. A ja wam podam konkretny przykład. No, wczoraj, jak byłem na torze Modlin, robiłem jeszcze zakup kontrolowany, mój kierownik produkcji odebrał mi bodaj Mercedesa klasy E. I mówi, słuchaj, to jest dieselek, polecę do tego Poznania, w poniedziałek jedziemy do Łodzi, potem do Gliwic, no to się przejedziesz tym samochodem i tego. Ja mówię, Kubuś, to weź ty sobie tego Mercedesa i ty sobie nim pojeździ przez weekend, a ja sobie polecę do Poznania moim zieleniakiem. I słuchajcie, naprawdę, z dziką rozkoszą wsiadam w swój samochód. No i... powiem ci, niesamowita historia, że wolałeś 911 niż diesla Mercedesa. Brawo! Ja powiedziałem tylko zieleniaka. I wielkie brawa dla moich rejestrynych kolegów, czyli Patryk Mikiciuk i Adam Kornacki. Dwóch automaniaków. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy. Dziękuję wam, droga publiczności, za to, że tutaj przyszliście. Oczywiście dalej możecie sobie przybić piątkę z Patrykiem i z Adamem, zdobyć zdjęcie i autograf. Wam również, drodzy widzowie na YouTubie TVN Turbo i na Facebooku TVN Turbo. Dziękuję za cały dzisiejszy dzień. Tutaj jeszcze chłopaków poproszę o autograf na naszej pięknej koszulce TVN Turbo. Ta koszulka będzie do zdobycia. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Dowiecie się, w jaki sposób można ją zdobyć. I zobaczcie, że ja od razu łapię i tu się wpisuję, żeby być najwyżej, żeby Patryk był niżej. Da się, tak? Najwyżej na razie jest Byśki. A ja mówię państwu do widzenia i do zobaczenia. Amerykańska motoryzacja. Do przodu! Czas na ubaw. Wygląda bosko, a to nie koniec. Samochód, który wyrywa z gaci człowieka. Kotos. Dobra, kasa jak... Jak nowy. Dobijamy kargo.
Panie i panowie, naładowani pozytywnymi emocjami. Wiosna w TVN Turbo.